Ej, powiem wam, moi drodzy, że teraz tak w sumie skończyłem sobie nagrywać poprzedni odcinek i mówię, ty, nagram jeszcze jeden. A wiecie jaki? Co by było, gdyby osoba dręczona zamieniła się z nauczycielem? Miejscami, podczas lekcji. Ale byłby kozak. Wiecie, powiedzmy, nie wiem, gdyby przetransferowali jaźń, w sensie mentalność dziecka dręczonego do nauczyciela, a nauczyciela do tego dziecka dręczonego. Ej, przecież to by, moi drodzy, totalny rozpierdziel. Ale jak? Ty, w ogóle, wyobraźcie sobie to. Przychodzi sobie nauczyciel, mówi, no, jestem w szkolnych czasach, mam dużo kolegów i koleżanek, przecież wszyscy mnie tutaj lubią. I nagle, pist, dostaje lepę przez twarz. Ale byłaby zdziwiona, nie? Albo nauczyciel, albo nauczycielka, nieważne, pedagog. O, oznajmy to, kochani, neutralnie pedagog. Nagle dostaje lepę w twarz. Ej, co ty robisz? Dlaczego ty to robisz? Zamknij się, śmieciu. Ty, ale byłby kozak, albo wyobraźcie sobie to, na WF-ie, nie? Gracie w zbijaka. Ona, no, na pewno lekko rzucają. Jeb, dostajesz bombę, kurde, w brzuch, kurcze, zbija się na ziemi, tam ci jeszcze podchodzą, śmieją się z niego. Lamus, lamus, lamus. O Boże, dlaczego oni się tak zachowują? Przecież ja trafiłam do innej rzeczywistości. Nie, to trafiłaś po prostu do tej samej rzeczywistości, gdzie nauczyciele mają to w dupie, że po prostu dzieciak cierpi, ziomuś. Kolejna sprawa, taka dosyć standardowa, wyobraźcie sobie ten motyw. Dzieciak jest... Macie, moi drodzy, oczywiście cały ten motyw, nie? Że powiedzmy ten pedagog w formie dziecięcej był dręczony, bity przez cały dzień i tak dalej. Oczywiście zadania domowe dostał. Przychodzi do domu, robi ładnie te zadania domowe. Oczywiście za bardzo się skupić nie może, no bo większość czasu po prostu przepłakał w zeszyt i nie zrobił nic. No dosyć taka standardowa, myślę, sytuacja w polskich domach się to zdarza nieraz. No i co? No idzie sobie następnego dnia. Oczywiście przed pójściem do szkoły miał już stres, że idzie tak naprawdę do zakładu karnego, a nie do szkoły, więc co robi? Dostaje rozwolnienia. Przez co spóźnia się na pierwszą lekcję, przez co dostaje uwagę i nie obecność, bo w sumie dlaczego ma nie dostać obecności? No przecież spóźnił się, ale akurat tak nauczycielowi się wymyśliło, że no to nie, ty już ciebie nie ma, to już ciebie nie ma na lekcji, już za dużo się spóźniłeś. No i co? Oczywiście siada w ławce. W tym momencie oczywiście słyszy jakieś podśmiechujki. Wychodzi na przerwę. Co jest? No to sobie nauczyciel słyszy o sobie informację, oczywiście pedagog w formie dziecięcej, że no na pewno, kurde, zwłoki zakopywał, albo no na pewno się zesrał, albo no. No i plotki zaczynają narastać. W tym momencie nauczyciel już zrezygnowany totalnie. Za bardzo nie ma z kim gadać. Podchodzi do nauczyciela, w tym przypadku do nauczyciela, który jest oczywiście dręczonym uczniem, i mówi, no zrobisz coś, przecież mnie biją. Kocham ten tekst. W przypadku dziewczyn, co jest? No nie przesadzaj, na pewno się w tobie zakochał. W przypadku chłopaków, nie bądź skarżypytą. W tym momencie nauczyciel, pozostawiony jakiegokolwiek sensu tak naprawdę w tym wszystkim, co robi? Zamyka się w sobie i powoli zaczyna się z tym godzić. Ale powiedział, nie no, przecież ja pójdę sobie do domu i może wszystko powiem. Ale nie. W momencie, kiedy idzie do domu, ów pedagog został napadnięty przez, nie wiem, elitę klasową oczywiście, która go pobiła. I co powiedziała? Jeżeli komukolwiek powiesz, że cię pobiliśmy, to będziemy cię lać codziennie. W tym, co robi czasie nauczyciel? No przecież nie zostanę 60. No to co ja mam zrobić? No i kupa, moi drodzy, no i kupa. W takim przypadku oczywiście, co robi taki uczeń? Znaczy taki nauczyciel? No co? Nic, przychodzi do domu. Następnego dnia dostaje oczywiście nerwicy szkolnej, no ale idzie do pedagoga, który z nim rozmawia, który coś tam robi, który w sumie ma to w dupie, który mówi wychowawcy, który ma to w dupie, jest powiedzmy spokój przez tydzień, przez dwa tygodnie. A później znowu wszystko wraca do normy, nie? No i teraz pytanie. Co w tej całej historii się zmieniło? Żałowaliście nauczyciela, który był w formie dziecięcej? To dlaczego nie żałujecie uczniów? Jak biją psa bezbronnego, to co, nerwice macie, tak? A jak biją uczniów w szkole,
Wiecie co, ja wam powiem tak szczerze, że taka wybiórcza znieczulica, no bo wiecie... Wiecie co, weźcie moi drodzy, jeżeli ten odcinek ma sens, weźcie go, udostępnijcie kurde wszędzie, żeby ci na górze po prostu do nich dotarła informacja, że szkoła to jest piekło i tam cierpią niewinne i bezbronne osoby, co? No bo kurde, w chwili obecnej nasz wielki pan Kaczyński bardziej przejmuje się losem kotów i fretek, które szły kurde na futro, a nie losem przyszłości tego narodu. Wy dzieciaki, wy, które ja tam sobie na was patrzę. Ja nie chcę od was żadnego politycznego poparcia, nie mówię, żebyście mnie wielbili. Ja jestem zwykłą małpą przed kamerą. Ale bądźcie silni, bo będziecie naprawdę cholerna przyszłością tego kraju. No. Krótki odcinek będzie, bo czemu nie? Ale myślę, że treściwy. Trzymajcie się i pamiętajcie, dzieciaki poszkodowane, róbcie ferment, mówcie o tym głośno. Niech w końcu coś tutaj się cholera jasna zmieni. Nie? No. Trzymajcie się. Żubika. Yo. No dobra, bądźcie grzeczni, pamiętajcie, zjedzcie mięso, ziemniaki możecie zostawić. No i buziaki dla was, yo.